Wybuch butli z gazem propan-butan, który najprawdopodobniej ogrzewał się jeden z lokatorów, był przyczyną zniszczenia 5 mieszkań w budynku dawnej szkoły podstawowej w Skalmierzu w gminie Błaszki w powiecie sieradzkim. Jedna z ofiar tego zdarzenia przebywa w szpitalu z poparzeniem rąk i twarzy. Wczoraj, tuż przed godziną 19, lokatorzy tego budynku socjalnego usłyszeli potężny huk. Siedzieliśmy przy stole w pokoju, no jedliśmy kolację, od razu powstał buch, żyrandol wyrwało, drzwi powyrwało i tyle, jestem w szoku, teraz głowa mnie boli. Okazało się, że zniszczeniu uległa część budynku, jest jedna ofiara wybuchu. Jedna osoba poszkodowana została zabrana przed przybyciem jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chwilę później na miejsce wybuchu przyjechały pierwsze zastępy ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. W akcji uczestniczyły także dwa psy do wyszukiwania ofiar pod gruzami oraz strażacy z jednostki poszukiwawczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi. Ze wstępnych ustaleń nastąpiło rozstrzelnienie butli 11-kilogramowej propan-butan i nastąpił wybuch po prostu tego gazu, który zgromadził się w pomieszczeniu. I tak jak tutaj widać, nastąpiło zawalenie się ścian nośnych i działowych jednego z pomieszczeń. Wiele wskazuje na to, że sprawcą nieszczęścia był 59-letni mężczyzna, jeden z lokatorów budynku. Gdzieś szłam z dworu do domu, a on wyskakuje z butlą, z której gaz leciał i z kluczem. Ja krzykłam, tylko mówię, co ty robisz, a on mówi, nic się nie stało. No. I to trzeba było zgłosić. On po pijanemu leżał na korytarzu, nie było nieraz można przejść, trzeba było przeskakiwać przez niego. Kilka razy tak było, że butlę nosił, po pijaku przykręcał. No i mamy finał, tak? 22 nieraz wniósł butlę, po prostu ja go wracałam. Nieraz do pracy się nie wyspałam, bo pilnowałam pijanego sąsiada. I stało się. I stało się, bo mówiłam, że tak się stanie. Po prostu mówiłam, ja to miałam przeczucie, że tak się stanie. 9 spośród 11 lokatorów zniszczonego domu spędziło minioną noc urodzin. Dziś władze miasta i gminy Błaszki zdecydują, gdzie i kiedy otrzymają mieszkania zastępcze, bowiem budynek dawnej szkoły nie nadaje się do dalszego zamieszkania i najprawdopodobniej zostanie rozebrany. U tego pana, którego nastąpił wybuch, on jest w szpitalu, więc nie umiem powiedzieć, co dalej, czy on pozostanie w szpitalu, czy powróci. Natomiast jest jeszcze tutaj jedna samotna osoba i ten pan został przetransportowany do nas, do Chabierowa, do domu wsparcia i tam już jakby teraz mu zapewniamy pobyt. 3 kolejne rodziny, które są poszkodowane, zadeklarowały, że tą noc spędzą u swoich rodzin i jutro na 9 jesteśmy umówieni w urzędzie i będziemy rozwiązywać ten problem. Nie umiem teraz powiedzieć, czy posiadamy 3 lokale komunalne, na pewno 2, ale to jutro wszystko sobie będziemy uzgadniać. No niestety takie zdarzenie już po raz któryś w tym roku, więc te nasze lokale na ten moment się też pozapełniały. No stąd mamy też problem, ale myślę, że będziemy w stanie go jutro rozwiązać. W akcji ratunkowej w Skalmierzu uczestniczyło kilkanaście jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu sieradzkiego i kaliskiego oraz grupa poszukiwawcza OSP w Łodzi.